Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl, a dzisiaj o podgrzewaniu uli. Ale od razu na wstępie zaznaczam, że ja nie jestem w tym temacie żadnym ekspertem, po pierwsze. Po drugie, jestem bardzo negatywnie do tego nastawiony. A to, co Wam teraz powiem, to raczej to są moje przemyślenia, a nie jakieś naukowe badania i naukowe fakty i wnioski po podgrzewaniu uli. To jest moje indywidualne zdanie. Czy podgrzewam rodziny pszczele? Nie, nie podgrzewam. Chociaż jednej zimy zdarzyło mi się, że zastosowałem podgrzewacze. Podgrzewacze no nietypowe, zaraz do tego dojdziemy. Zastosowałem to ze względu na to, że w lutym była bardzo fajna, wysoka temperatura. 11-12 stopni, ja już wtedy zrobiłem czyszczenie dennic. Oczywiście już miałem pozamykane i nad głową pszczoły, i wkładki, i czy tam pajączki, wszystko już miałem na szczelnie, tak żeby rodzinki miały możliwość rozwoju. No i te rodzinki ruszyły, bo temperatura była dosyć wysoka, poczuły ciepło, poczuły wiosnę i dosyć fajnie zaczęły się rozwijać. Doszło do połowy marca. Czerwiu było w niektórych rodzinach na czterech, niektórych mocniejszych na pięciu ramkach. Oczywiście były też po trzy ramki, nie, na trzech, a nie trzy ramki, bo to jest różnica. No ale w połowie marca przyszło bardzo, bardzo duże oziębienie. Trochę to było nietypowe, bo luty, połowa marca, wysokie temperatury i nagle chlast ponad minus 16 w nocy, w dzień tam po minus 8, po minus 9 stopni, także bardzo duże oziębienie. To było już taki ostatni strzał tego zimna. Też nie było wiadomo, czy to oziębienie będzie przez 2, 3, 4 tygodnie, a skoro miałem czerw, rodziny się miały skłębić, no to stwierdziłem wtedy, że muszę zadziałać. I teraz może być taki przypadek, że ja to, co się wydarzyło, troszkę nadinterpretowałem, no tego nie powtarzałem, tak więc nie wiem. Ale ze względu na to, że zastosowałem te grzałki, podgrzewanie, rodziny w ogóle nie ucierpiały, one się w ogóle nie skłębiły. W ulu tam cały czas było ponad 30 stopni i te rodziny dalej zajmowały się czerwiem. Ja przede wszystkim, a miały sporo pokarmu, także nie miałem tego zmartwienia, że tam wiedziałem, że przez te 10 dni, 2 tygodnie, ponad 2 tygodnie spokojnie będą miały, bo miały duży zapas pokarmu. Także tutaj nie było problemem. Ja im tylko zapewniłem w słoiczkach z dziureczką świeżą wodę i wtedy też wyjechałem. Wyjechałem na jakieś 3 czy 4 dni, no i tak zaryzykowałem. Mówię, dobra, dałem im trochę więcej wody. Włączyłem ogrzewanie, załączyłem ogrzewanie. Powiem Wam jakie, ale to zaraz do tego dojdziemy. No i bez problemu to wszystko jak najbardziej zadziałało. Znaczy w mojej głowie zadziałało, a czy jeżeli bym tego nie zastosował, też by zadziałało? Ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Także to jest moje całe doświadczenie, jeżeli chodzi o podgrzewanie rodzin pszczelich. No ale cóż, do głowy przychodzą różne wnioski i różne przemyślenia, więc spisałem sobie wady i zalety tego, żeby podgrzewać rodzinki pszczele. No i z zalet na pewno jest to, że rodzinki mają stabilną temperaturę, mają stabilną, wyższą temperaturę, więc możemy tym rozwojem kierować. Możemy im troszkę odpuścić, możemy na stałe im załączyć, więc jeżeli mają stałą temperaturę w ulu, no to one zaczną się fajnie rozwijać w miarę szybko, w momencie, kiedy my będziemy chcieli, czy to będzie styczeń, czy to będzie końcówka stycznia, czy od połowy lutego, pomimo tego, że już jeszcze na dworze jest zimno, no to jest, to nie ulega wątpliwości, jest to plusem. Druga taka zaleta, no to, że pozwala na szybki rozwój rodziny pszczelej, bo właśnie ta temperatura robi to, że bez problemu te rodzinki mogą wystartować i mogą się już szybko rozwijać. Trzeci plus, trzecia zaleta to, że można bardzo łatwo uratować słabą rodzinę i można ją też dociągnąć, bo można ją zacząć szybciej rozwijać, szybciej jej dać tą temperaturę i ona zacznie nam się
szybciej rozwijać i myślę, że do tego kwietnia już może ona wyrównać nam się z tymi, które były mocniejsze. Czwarta taka zaleta to to, że taka dogrzana pszczoła w ulu, ona może nam wyjść i się spokojnie oblecieć. Ten krótki taki lot, jak jest wygrzana, jest jej ciepło, nie jest taka struchlała, taka zmarznięta, no to ona sobie obleci i wróci do ula. Ale też, no oczywiście, nie może być temperatura minus 10, minus 15 stopni. Także tutaj jest takie, ona przy tych w okolicach 0 na plusie, ona sobie wyleci, obleci i wróci do ula. No ale jak są minusy, to ona też może przepełnić sobie jelito i chcieć. Ale to zaraz dojdziemy do właśnie do wad. Także no w sumie to są wszystkie chyba zalety. Rozwój szybszy, stabilna temperatura, łatwość w uratowaniu słabszej rodziny. No i to, że te pszczoły są takie dogrzane, rozgrzane i ona sobie może wyjść, wylecieć i wrócić. Te parę minut, jak będzie oblatywała się, wypróżniała, no to jej nie zaszkodzi przy takiej temperaturze, jeżeli jest delikatny plus. No i moim zdaniem to jest wszystko na temat zalet tego, że wygrzewamy te rodzinki, że podgrzewamy ten ul. Wada to jest to, że następuje bardzo, ale to bardzo duże zużycie pokarmu na dobę. Nawet jak będziemy mieli zapas około 20 kg, jeżeli już od stycznia zaczniemy grzać te rodziny, to nam tego pokarmu braknie. Inną wadą jest to, że potrzebujemy zazwyczaj prąd na pasiece. No nie każdy ma dostęp do tego prądu, ale można zawsze ulę ustawić gdzieś blisko, gdzie będzie można się wpiąć przedłużaczami, nieprzedłużaczami, ale dla mnie no to jest jednak wada, bo dodatkowo dostajemy, oprócz tego, że musimy dołożyć do ilości pokarmu, musimy dołożyć też do prądu. Oczywiście to nie są jakieś nie wiadomo jakie koszty tego ogrzewania, no ale jeżeli mamy 60 uli, jeżeli mamy no nawet 20 czy 30, jeżeli wystartujemy już takie ogrzewanie, no to później już musimy to ciągnąć cały czas. Także koszty zimowli nam się zwiększają. No i teraz dochodzimy do tego momentu, co ja robiłem. Ja poszedłem śladami Tomka Stańczuka wtedy, bo akurat mieliśmy taki bardzo bliski kontakt ze sobą i dużo, dużo gadaliśmy, dużo się zdzwanialiśmy, dużo rozmawialiśmy. No i Tomek zastosował te podgrzewacze takie z otwartym ogniem, czyli te wkłady do zniczy. One są na 90, nawet na 100 ponad godzin, więc to na długo starcza, no ale wtedy już trzeba mieć tutaj w głowie, że mamy otwarty ogień na pasiece. Jak to stosować, wam nie będę mówił, jak ja to stosowałem, bo nie namawiam nikogo do tego. Jeżeli chcecie, to odezwijcie się do Tomka Stańczuka, on wam pewnie wszystko wyjaśni, a chyba też już robił na ten temat filmik. No trzeba mieć to na uwadze, że nagle może się ul spalić. Mi się nie spalił, nie mam tego problemu, nie mam o czym opowiadać w tym momencie. Tak samo miałem bezpieczne odległości ul od ula, że w razie jakby gdzieś coś się przydarzyło, to by się spalił jeden, no ale no to już jest dla mnie bardzo duże ryzyko, bardzo duża głupota, która może się bardzo tragicznie skończyć. Nie chciałbym, żeby mnie ktoś naśladował, jak chcecie coś więcej się dowiedzieć, to do Tomka Stańczuka, ale jestem zdania, że to mi wtedy bardzo, bardzo dobrze zadziałało. No tak, był otwarty ogień, no to teraz trzeba pomyśleć o wodzie. Pszczoły, które są dogrzewane, one non-stop potrzebują naprawdę bardzo dużej ilości wody. I to nie jest to, że nam się będzie gdzieś tam skraplała ta woda. Nie, to będzie zbyt mało. Pszczoły wtedy już ruszą z czerwieniem, a do wychowu czerwiu, do rozrzedzania miodu, do zakarmiania, do ruszenia pierzgi, do tego wszystkiego, one potrzebują naprawdę bardzo duże ilości wody i wtedy praktycznie codziennie musimy sprawdzać, czy tej wody im nie brakło, bo jeżeli mamy niskie temperatury i oprócz tego, że pszczole się może przepełnić jelito, to ona będzie myślała o tym, żeby wylecieć z ula
i szukać tej wody. Oczywiście rano gdzieś tam czy po deszczu one mają praktycznie dostęp do wody z brzegu, ale jeżeli jest minusowa temperatura, no to te pszczoły będą nam marzły, truchlały, nie będą wracały. No i oczywiście jednym z największych problemów będzie to, że jeżeli w styczniu, końcówką stycznia ruszymy z grzaniem uli, ruszymy z rozwojem pszczół, to równie szybko ruszamy pełną parą z rozwojem warozy. I tutaj może się bardzo, bardzo szybko już po rzepaku pojawić problem, jeżeli nie zrobimy jakiegoś cięcia z tą warozą, jakichś zabiegów przed rzepakiem, to po rzepaku już będziemy mieli mnóstwo warozy. Na akacji już mogą nam zacząć pszczoły słabnąć, a do lipy mogą nie dotrwać. Także już wtedy trzeba myśleć o tym, że waroza wystartowała razem z tą rodziną i będzie jej bardzo dużo. Trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy grzejemy, no reanimujemy słabe rodziny, schorowane rodziny, bo taka rodzina, która jest schorowana, ona też wyjdzie z tego, przeżyje to. Tylko czy my potrzebujemy takie jakieś zdechlaki, które sztucznie musimy podtrzymywać? No moje zdanie jest takie, że jeżeli jest naprawdę słaba rodzinka, no to ona jest do tego, żeby jej nie było. Oczywiście mi się zdarza jak najbardziej łączyć, czy z wiosny jakieś, jak będzie, no bo co mam zrobić? Jeżeli przezimowała, a jest zdechlaczkiem, no to łączymy. Wybieram, która matka troszkę lepsza, a później w momencie, kiedy już są dostępne matki, no to jak łączę po dwie rodzinki i one jakoś dociągną do tego momentu, kiedy są dostępne matki, no to wtedy automatycznie wymieniamy tą matkę, no bo skoro przezimowały jako zdechlaczki, no pewnie, że trzeba zdiagnozować, dlaczego była zdechlaczkiem, bo może być waroza, może być jakaś choroba, może mogą być różne rzeczy. No ale każda choroba, wiadomo, że to jest obciążenie też dla tych matek, więc wymiana jak najszybsza. No ale tak jak już wspomniałem, na siłę ciągniemy do wiosny zdechlaki, schorowane, być może schorowane rodzinki. Bardzo duży problem może być w momencie, kiedy braknie nam pierzgi. Bo oczywiście te pszczoły w momencie, jak będą miały delikatny plus w dzień, to one pomimo tego, że już zaczną zużywać tą pierzgę, one sobie poradzą i wypróżnią się, ale tej pierzgi może bardzo szybko braknąć. I teraz co? Dawać im jakieś różne substytuty, jakieś zamienniki, tak jak stosują niektórzy jakieś mąki kukurydziane, nie wiem, tam już nawet było coś takiego, że krew jakąś proszkowaną kombinowali, no to jest... No pewnie, hodowcy podejmują to ryzyko, żeby jak najszybciej ruszyć z rozwojem rodzin pszczelich i żeby w kwietniu, w połowie kwietnia, pod koniec kwietnia już wygryzały się matki, pierwsze matki, bo ludzie już pytają wtedy, żeby były trutnie jak najszybciej. Tak, hodowcy podejmują to ryzyko i nie chcę mówić jakie, oni mają swoje sposoby, bo to jest bardzo skomplikowane i bardzo łatwo zarżnąć takie rodzinki. Rzadko kiedy stosują podgrzewanie uli, to musicie wiedzieć, tak więc takie, no dla mnie takie podgrzewanie mija się z celem, ale dobra, do rzeczy. Także wracamy do tego, że bardzo szybko może nam braknąć, nie będzie pierzgi, a jeżeli zima się przeciągnie, to nagle tutaj nam wystartują te rodzinki, a później tylko co, będziemy na cieście i na jak mają zapas jeszcze syropu, to te rodzinki nie będą to tłuszcze fajne pszczółki, one będą zdechlaczkami, słabymi zdechlaczkami. No i ta wiosna nagle, to, że mocno wystartuje ta rodzina, ona później nagle nam zacznie przysiadać. Inne ją wyprzedzą, bo te będą pszczołami osłabionymi. Takie jest moje zdanie, podkreślam od razu, ale myślę, że trzeba o tym wspomnieć. Co dalej? Przy dużych mrozach oczywiście, tak jak już mówiłem, a jeżeli ten mróz przeciągnie 3-4 tygodnie, tam życie się toczy, tam idzie rozwój, tam pszczoły generują zużycie pokarmu, zużycie pierzgi, więc jelita się bardzo szybko zapełniają. Więc w momencie, kiedy przyjdzie nagle dłuższy okres, a wiadomo,
luty, marzec do połowy kwietnia, tak jak u mnie jest. Czasami tak bywa, że nagle się robi mocny mróz. I te pszczoły, pomimo tego, że one są wygrzane, one jak wylecą na większy mróz, no to te skrzydełka przestaną pracować, te nerwy wszystkie przestaną pracować i pszczółki nie wrócą, także to też uważam za spore ryzyko. No i teraz co? Bardzo, bardzo ważna rzecz. Zastanówmy się, na cholerę nam na początku marca, w połowie marca taka ilość pszczół. No pewnie, możecie powiedzieć, że niektórzy mają, szykują na zmniszka, z wierzby. Ja jakoś nie widzę sensu, żeby w tym okresie dawać nadstawki. Nie widzę sensu, żeby w tak wczesnym okresie cokolwiek robić, bo te pszczoły muszą najpierw sobie w gniazdach i tak naturalny pokarm uzupełnić. Możemy ruszyć z jakąś budową węzy, ale z taką ilością pszczół to mamy pewne, że początek kwietnia, połowa kwietnia i może wyjść nam rójka, a my jeszcze nie będziemy mieli żadnego pożytku towarowego w ulach. I dla mnie osobiście zbyt silne rodziny zbyt wcześnie to jest bezsens, bo potracimy już tą energię tych pszczół na zwalczanie rójki, a nie na szybki rozwój i szybkie już tych takich towarowych pożytków zbieranie do ula. A trzeba też pamiętać, że w momencie, kiedy już jest tyle pszczoły, wiadomo, że to jest kapryśne bardzo, w noce są zimne, będzie dużo pszczoły, przytrzyma je, nagle zaczną coś nosić, przytrzyma je i później zrobi się ciepło, no i mamy pszczoły już na drzewach. To jest pewne. Ale to są takie moje gdybania i moje przemyślenia na temat podgrzewania rodzin pszczelich. A teraz jeszcze, jakie są metody, jakie są te podgrzewacze? No chyba jeżeli naprawdę myślicie, żeby iść w tym kierunku, że koncentrujecie się na tym, kurde, chcę mieć naprawdę fajne rodzinki już w początek kwietnia, chcę mieć dwa korpusy i niech już budują węzę, no to myślę, że musicie porozmawiać z panem Stefanem Siudalskim, jest na Facebooku i on się w tym specjalizuje, on to zachwala i on idzie w kierunku grzania wszystkich swoich rodzin pszczelich. On stosuje podgrzewanie wbudowanej grzałki w ramkę. No jest bardzo z tego zadowolony, a ja podkreślam, jestem bardzo, bardzo dużym przeciwnikiem takiej ingerencji. Nie będę z nim dyskutował na ten temat, po prostu jeżeli wy chcecie, wy myślicie o tym, żeby zastosować, no to chyba on ma największe tutaj z tych pszczelarzy, którzy mi przychodzą do głowy, doświadczenie, jeżeli chodzi o grzanie rodzin pszczelich. Jakie jeszcze te grzałki? No właśnie tak jak mówię, no to Tomek Stańczuk wymyślił i ja uważam, że on mi tym, ja to tak odbieram, że wtedy, że dobrze, że zastosowałem, bo chyba te rodzinki, może nie tyle, że mi je uratowało, bo one już były silne, tylko tyle, że nie przysiadły i nie osłabły nagle, nie zostawiły czerwiu, nie było ryzyka jakiegoś tam, jakiejś choroby, że gdzieś tam na tych skrajnych ramkach, bo tego czerwiu już było dużo, że te skrajne ramki zostawiły, ten czerw by zmarł, później by miały sprzątania, wyrzucania, a może by to dłużej było, a później duża temperatura, a może by jakiś i zgnilec się napatoczył, więc to była taka sytuacja awaryjna, kilkudniowa, no i co? No trzeba powiedzieć, że zastosowałem, byłem z tego zadowolony, ale no mam nadzieję, że już nie będę musiał więcej w ten sposób reagować. Są również stosowane przez ludzi jakieś maty, grzałki do akwariów i robią takie maty na ramki i czasami wkładają od spodu na dennicę, żeby ta temperatura szła. To jeżeli byście się zastanawiali nad grzaniem, to ja jestem raczej bardziej skierowany ku temu, żeby pszczoły nie oszukiwać i dać im od góry, bo one tam i tak zawsze się lubią zbierać raczej u góry, żeby to ciepło miały od góry, bądź tak jak Stefan Siudalski ma te ramkowe, które są na wysokości ramek, na wysokości tych czerwiu pszczół, niż na dole i oszukiwać je, że jest ciepło od spodu i może to spowodować, nie jestem pewien, to są takie moje głupie przemyślenia,
że może spowodować to oszukanie pszczoły, że od spodu, tam gdzie jest wylotek, wchodzi ciepło i one mogą chcieć latać. Nie wiem, czy tak jest, bo tak jak mówię, nie jestem praktykantem, jeżeli chodzi o, nie praktykuję tego grzania, więc to jest moje takie na chłopski rozum, na jakieś te, no jakieś takie moje przemyślenia. Tak więc ja nikogo nie namawiam do tego, żeby stosować grzanie w ulach. Ja jestem przeciwnikiem. Ja uważam, że powinna być naturalna selekcja, że oczywiście ja ingeruję już im w tym momencie, bo wszystko od góry mam zamknięte, wszystko od dołu mam zamknięte, tylko zostaje mały wylotek, no średni, mały tam, aż w wylotki tak nie ingeruję. Chodzi o to, że teraz pszczoły są już na szczelnie. Tak, niektórzy mogą uważać, że gdzieś tam na skrajnych ramkach zacznie siadać para, pojawi się pleśń, ale to nie przeszkadza pszczołom. One sobie to spokojnie wysprzątają, nawet jak gdzieś tam w rogu ula coś się pojawi, no to zaraz w kwietniu jak ruszą, to one to wszystko wyczyszczą i tylko będziemy ramki dokładać, a jak rzeczywiście będzie jakaś podpleśniała, no to się ją wytopi, jakby nie chciały jej ruszyć, ale wszystkie ramki ruszą. No, także chyba częściej będę takie po prostu szybkie, plotkarskie filmiki robił, żeby nie takie jakieś, bo w niektóre filmiki za dużo czasu i siły wkładam i mi się po prostu w pewnym momencie nie chce już nic kręcić, a tak, takie krótkie tematy, żeby poruszyć, żeby pogadać, żeby wam troszkę naświetlić trochę innych rzeczy, więc cóż, jeżeli się filmik podobał, to zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, no i do komentarza. Ja, co wy myślicie o ogrzewaniu uli? Bo ja jestem bardzo sceptyczny, jestem zdania, że to jest cholerna ingerencja w przyrodę, że to jest zbędna ingerencja w przyrodę. Brakuje wtedy selekcji, no ale może wasze zdanie jest na ten temat inne, także zapraszam do dyskusji. Trzymajcie się, dzięki, cześć, pa!